mam zapytanie i po prostu nie potrafię tego zrozumieć, że dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w szkole numer 18, rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem dofinansowania przez PFRON 22 600. Kochani, naprawdę, dla mnie to jest śmieszne, bo 22 tysiące, żeby rezygnować dla dzieci niepełnosprawnych, to ja wiem, jak te dzieci tego i tylko chwała tej szkole, że tym się zajmuje. I te 22 600 nie powinno być hamulcem do tego, żeby, załóżmy, te zadanie nie zrealizować. I prosiłbym o wyjaśnienie dokładne. Dziękuję bardzo. No, PFRON ma swój plan finansowy na dany rok. Jeżeli nie uda nam się to w tym roku, to z całą pewnością w przyszłym roku zawnioskujemy do PFRON-u i to zadanie się nadaje w pełni. Po prostu jest przesunięte w czasie.